Dzień dobry, moje imię się Kolorowo, witam was w kolejnym odcinku z ekipowych nagryweczek. Jest środeczka, jest ekipeczka, lecimy! Dzień dobry, Kulfonie, dzień dobry, nie motowało tym razem na obrót. Lecimy, no kurwa. Okay. Lecimy, dobra, tak, dobra, tak, okej. Okay. Mm-hmm. Taki boomerski żarcik. Kulfon, tego czy dzisiaj ty dzisiaj nie pomyliłeś tabletek tych tam? Na nadciśnienie, tak? Albo tak, na uwiąz tarczy, nie pomyliłeś? Odpowiednie dropsy wziąłeś dzisiaj? Zdążyłem jeszcze wziąć. No dobrze, to tak, tego dzisiaj potrzebowaliście, boomerskich żarcików ze startu, na pewno poprawił wam się już humor, to dziękujemy wam serdecznie za oglądanie. To trzymajcie się na razie, tak, cześć! A teraz przejdźmy sobie do dzisiejszych ciekawostek i tematów. Ja najpierw, bo wczoraj w nocy aż wybiegłem do mojej małżonki, zapytać, czy słyszała, bo no już teraz słyszała, ale to teraz zapytam ciebie, Kulfonie, czy słyszałeś taką kiedykolwiek nazwę jak Cik Ksulub? Tak? Cik Ksulub. Właśnie tak. Hic ale... przez CH Ksulub. Weź to wypowiedz, bo to tak coś cię urywa. Cik. CHIC XULUB. Cik Ksulub. Nie słyszałeś. Bla 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 bla. No to powiem tak. Cik Ksulub. No to w pewno. No, w pewnym sensie masz rację, w pewnym sensie masz rację i jestem aż zaskoczony mocno, że my się o tym kurna nigdy nie uczyliśmy w szkole. Dobrze, to ja przeczytam, co to jest. O kosmita? To w pewnym sensie tak. To jest krater, ma około 150 km średnicy z zewnętrznym pierścieniem o średnicy około 240 km i głębokości 1 km. Przyjmuje się, że jest to krater po uderzeniu komety sprzed 66 milionów lat. Kometa mogła mieć średnicę 10 km i masę biliona ton. Biliona ton! Krater znajduje się w Meksyku na półwysp... Bilion ton w porównaniu z... jak to było, decynaliami rubli. Tak. No właśnie, ja to samo pomyślałam w tym momencie. Krater znajduje się w Meksyku na półwyspie Yucatan i na dnie Zatoki Meksykańskiej. Przyjmuje się, że jest to krater po komecie, przez którą wyginęły dinozaury. O! I teraz tak. Właśnie, o! I on jest, ten krater! I jest widoczny! I jak sobie wpiszesz Cik Ksulub, nawet w wyszukiwarkę Google, to jest to na tyle popularny temat do wyszukiwania, że jak go wpiszesz, to przez ekran na Google ci przeleci kometa i się zatrzęsie ekran. A, to ja widziałem takie, co się wpisuje, jak się asteroida wpisuje, czy coś takiego. To się takie coś działo też. I teraz moje pytanie do dlaczego my się o tym nie uczyliśmy w szkołach? No jakby nie popatrzeć, to jest jeden z ważniejszych kraterów w historii ludzkości. No. Znaczy, no może nie ludzkości akurat, ale planety Ziemi, no, no czyli de facto ludzkość. No i to jest takie, powiem ci, że jak to dowiedziałem się tego na TikToku od jednego z TikTokerów. Dużo czerpię z TikToka aktualnie tematów, przeglądam go sobie pod względem prasówkowym, powiedziałbym, że właśnie przygotowując się. Tak samo na YouTube'owych też można czasami fajne informacje znaleźć, no? Tak, tak, bo, ale ja tutaj bardziej i... bo moje algorytmy troszeczkę działają inaczej, przypuszczam, niż większości użytkowników na TikToku, bo ja nie widzę półnagich pań tańczących, tylko informacje ze świata albo skróty, no pewnie. Wracasz do TikToka, coś czuję. No. I tak, ja sobie tutaj, że tak powiem, zapisuję te tematy na piątkowy odcinek oraz środowy, żeby po prostu je poruszać. Nie zmienia to faktu, że byłem bardzo mocno zaskoczony tą informacją, bo wydawało mi się, że całkiem nieźle gdzieś tam z historią u mnie jest nie najgorzej, a tu, kurde, no nigdy nawet na to nie wpadłem, żeby się dowiedzieć o tym, że wiesz, że jest taki krater w ogóle, tak? Który... No tak. No. No ale z drugiej strony, no jeżeli... Mówi się, że tak, że pieprzło, że tego, ale nie mówi się, że gdzie to można jakieś ślady po tym znaleźć, nie? To jest... No bo, ale no. Z drugiej strony, no tak na logikę, no, no skoro to było coś, co zniszczyło całą planetę de facto, bo no. To doprowadziło do fal tsunami, pożarów i wszystkiego po kolei, no to ten krater musi gdzieś być, nie? Choćby pod wodą albo coś, no ale musi być, no, tak. No bo no, to takie dosyć logiczne, nie?
Ale wiecie co, bo chciałabym tylko przerwać, bo dlaczego się na przykład o tym nie uczymy tak ten, no to wiecie, bo na przykład uczymy się o czymś takim, jak na przykład miał na imię koń Piłsudskiego. Jak miał na imię koń Piłsudskiego? Kasztanka. A guzik, prawda, tak naprawdę, bo Kasztanka został zmieniony, bo po prostu nie pasował do, no, do pana Piłsudskiego, powiedzmy, do jego wizerunku, bo tak naprawdę jego koń prawidłowo, jego pierwsze imię to była Fantazja. Wiedzieliście o tym? A coś słyszałem, no. Dlaczego nie pasowała Fantazja? No bo, no gdzie, no generał Piłsudski na Fantazji jeździł przez takie... A kurwa, na Kasztance?! No i właśnie stwierdzili, że Kasztanka jest takie bardziej... Szlachetne. No, takie wizerunkowe. Chcecie doznać szoku? To zobaczcie na TS-a, co się właśnie wydarzyło. O! No, jako że Madzia pojawia się raz na 5 tygodni, jak to ostatnio doszliśmy do wniosku, nawet nie informowałem jej, że dzisiaj są nagrywki przesunięte o jeden dzień do tyłu. I właśnie na TS-ie, a ja powiedziałem na TikToku? Nie, na TS-ie. Na TS-ie pojawiła się Madzia, ale szybko sobie poszła. No. Co dobry numer. Dodatkowa ciekawostka. Dobrze. Słuchajcie, kolejną ciekawostką, którą przygotowałem na dziś, jest: mężczyzna znalazł w swojej starej koszuli kupon lotto wart 24 miliony dolarów. Kupon był ważny jeszcze 2 dni. Pan Jimmy Smith kupił los New York Lotto. Zwycięskie wylosowane numery to... Możecie sobie zapisać, może w Polsce też tak będzie. 5, 12, 13, 22, 25 i 35. Dokładnie takie jak na kuponie 68-latka. On jednak tego nie wiedział. Wepchnął świstek do koszuli i zapomniał. Mężczyzna znalazł zwycięski kupon na 2 dni przed upływem jego terminu. Ja. Ale odebrał jeszcze nagrodę, tak? No, no mnie pytasz, no ale przypuszczam, że tak, no. No może znowu, że zapomniał, no. No mimo wszystko fartuch jak cholera, nie? Strasznie. Ja czasem też znajduję 2 złote w jakiejś kurtce albo ale coś. Ale sobie, wyobraź sobie znaleźć taki kupon dzień po dzień terminie. Po, no. No. A ciekawy jestem, jak długi był ten termin. Na zasadzie, bo tego nie było napisanego, bo to bezużytecznej to wziąłem akurat. Tą ciekawostkę. I ciekaw jestem, czy tam nie było na przykład, nie wiem, roku jakiegoś, czy, no bo jeżeli to było na przykład 2 tygodnie, no to tam wiesz, no... No to nie jakiś tam wielki wyczyn, tak? No ale no z drugiej strony, no gdyby to był rok na przykład, no i te 2 dni przed terminem, no to już byłby szok. Istna szokowirówka. No nie zmienia... Termin odbioru wygranej w lotto wynosi 60 dni. Aha, ale w amerykańskim też? Jeszcze nie czytałem akurat... Ogólnie lot. Kuźwa, co za pogrzana plansza. Bardzo prosta. Ja nie wiem, jak mam tam jechać. No po, cały czas prosto, tylko musisz zostać w trasie po prostu. No przełącz dobra, sobie no na widok na trójkę, bo będzie a ci to dużo nie, łatwiej. Błagam cię, skomplikowane. Albo na dwójkę chociaż. Na klawiaturze. I będzie ci dużo łatwiej pozostać w trasie. I cały czas przed siebie. Nic więcej. A, no faktycznie, że na tym... Na trójce jest... można to przejechać! No. Albo rozpierdzić się... Nie, dojechamy. I to wyprzedziłaś Kulfona! Nie mogę nic na szybko znaleźć. No, dobrze. Ja przeczytam w takim razie ciekawostkę numer 3. Słuchajcie, teraz wszyscy metale podnoszą w... korni znaku ręce do góry, ponieważ to jest wasz moment. Metal został uznany za najinteligentniejszy gatunek muzyki. Ostatnio portal Prodigy Education postanowił dość dokładnie teksty piosenek, przebadać teksty piosenek pod kątem różnorodności leksykalnych. Na warsztat wzięto teksty najpopularniejszych artystów ostatnich dekad, analizowano po 10 tytułów na jednego wykonawcę. Okazało się, że najinteligentniejszym gatunkiem muzycznym jest metal. Ciężkie brzmienia, jak widać, charakteryzują się najbardziej inteligentnymi tekstami. Tuż za nimi znalazł się rock, a na kolejnym miejscu m.in. country, hip-hop czy pop. No błagam, a gdzie disco polo? Nie no, tam to tylko... jest różnorodność, wy się nie znacie. Ale tu nie było o różnorodności. Nic, wiesz? Ale, no dobra, no to... Tak, disco polo. Przeżywali szok, jak odkryli, ej, zachowałam się jak typowa... Dziewczyna się rymuje z jedyna, także... Fanka disco polo. Dziewczyna jedyna, to śmieszne.
Kurde, no. Nie doleciałem do mety, no. Wczoraj ojoj, moją... Kulfan, ojoj. Wczoraj z moją małżonką oglądała moja małżonka po raz pierwszy Rainmana. I bardzo ją rozbawiło, jak Rainman się śmieje. Tak. Nie wiem, czy oglądałeś Kulfanie Rainmana? Nie. Oj, to obejrzyj, nie, fenomenalny film. Tak. Ja już go któryś raz widziałem, ale tak. To jest oscarowa rola Dustina Hoffmana, który zagrał bardzo dorosłego brata Toma Cruise'a, który ma autyzm i to dość ciężki. I co tu się... Tom Cruise się dowiaduje, że ma brata w wieku 30 paru lat. Się dowiaduje, że ma brata, który jest właśnie autystyczny. No i postanawia go w pewnych kategoriach wykorzystać jego autyzm. No ale to już nie będę zdradzał dalej fabuły. Obejrzyjcie, jeżeli nie oglądaliście, bo naprawdę fenomenalnie poprowadzony film. Choć z perspektywy czasu, bo to jest film z 1988 roku, może się wydawać lekko przynudnawy, ze względu na to, że to jest statyczny film. Tam nie ma wybuchów i gagów co 5 sekund. No ale no też po prostu jakby no tematyka tego filmu jest taka, że... No tak, ale mówię o przyzwyczajeniach jakichś, tak? Do konkretnych rzeczy. Ale myślę, że to jest na tyle klasyk, że powinno się go zobaczyć chociaż raz w życiu. Dobrze, słuchajcie, bo jeszcze parę ciekawostek tutaj mam jednakowoż, nie? W Tajlandii, to jest kurna temat w ogóle, ale to będzie, to jest do dyskusji w ogóle. W Tajlandii istnieje program więzienny, w którym więźniowie walczą z profesjonalnymi zawodnikami MMA o wolność. Jeśli więzień wygra 8 walk, zostaje uwolniony z więzienia. Natomiast jeżeli przegra walkę, wraca do więzienia i już nigdy nie ma szansy zawalczyć o wolność. Program resocjalizacyjny przyciąga uwagę profesjonalnych zawodników Muay Thai z całego świata i daje im szansę na testowanie swojego charakteru w wyjątkowych okolicznościach. Dlaczego mówię, że to jest temat dyskusyjny? Igrzyska śmierci. Takie trochę namawianie do przemocy do agresji, tak. Właśnie. Wypuścimy na wolność gościa, który pokonał 8 zawodników profesjonalnych, czyli jest w stanie napierdalać każdego i... No. Właśnie. Ale może my mamy trochę inną mentalność niż... To się i pytanie jeszcze, za co na przykład trafił do tego więzienia, tak? Ale tak czy inaczej, czy tworzymy taką maszynkę do... Gladiator czy coś, no tak, ale w sumie gladiatorzy to byli niewolnicy, no to też jest troszeczkę co innego, oni nie trafili. No ale tak, w tym kierunku. No to pana właśnie czytałem tym przedtem ciekawostkę, tak siedząc na kiblu, że to nie jest prawdą, że zawsze gladiatorzy walczyli na śmierć i życie. Tak, oczywiście, że tak. Było mnóstwo ich... No zresztą mówimy tutaj też o łasce cesarza. Mhm. Ale też mało kto o tym wie, ile było rodzajów w ogóle gladiatorów. Andabatesi, Dimhariusi i tak dalej, i tak dalej. To było swoją drogą, nomen omen, moja postać w Throne and Liberty, gdzie zrobiłem już platynę, nazywa się Andabates. Bo tak, bardzo lubię temat gladiatorów i mogłem o nim gadać godzinami. Natomiast tak, to rzadko kto o tym wie i w ogóle mało się też o tym wspomina. No gladiatorzy, no to są gladiatorzy po prostu i tyle, walczą na śmierć i życie dla fanów gawiedzi i tak dalej, nie? No. A było całe mnóstwo w ogóle rodzajów, sposobów walki i wszystko po kolei. Niektórzy walczyli na ślepo na przykład. Niektórzy trójzębem i siatką. Andabates. To nie mogli, tak. Nie mogli zrobić konkurencji, nie? W szydełkowaniu? No nie? No myślę, że wiesz co, akurat nasze czasy pokazują, że obijanie o pomordzie, a czasami nawet śmierć się lepiej sprzedaje niż szydełkowanie. Wiesz, to tak... Wychodzę z takiego założenia. Swoją drogą jest, ja tylko dla jednego człowieka ostatnio będę oglądał wszystkie te gale tam śmieszne te, znaczy dobra, nie chcę obrażać, bo to nie o to chodzi, bo niektórzy mogą lubić, ja po prostu uważam to za najniższego szczebla rozrywkę. Ale już może niedługo ich nie będzie. Tak, możliwe, że niedługo ich nie będzie, ale to może poczekajmy z tą ciekawostką jeszcze, jeżeli coś faktycznie się okaże. Natomiast jest jeden koleś, który... Na prawie wszystkich tych galach dzwoni, jak są te takie, wiesz, tam spotkania, meeting roomy i tak dalej, i jest koleś, który dzwoni i ciśnie po zawodnikach, ale ja pierdolę, jakie gość ma teksty, to jest po prostu absolutnie, jest fenomenalny. Dzwoni na przykład, jak była Nikita, ta od Magicala, kojarzycie temat, nie?
I mówi, wiesz co, no ja cię podziwiam i to z całego serduszka cię podziwiam. Podziwiam, że można być absolutnym beztalenciem, nie umieć niczego w życiu i zrobić karierę. Dla mnie to ty wyglądasz jakbyś, nie wiem, robiła challenge na YouTubie zdobądź sławę tylko używając waginy. I po prostu gość jedzie tam kurwa tak bezlitośnie, ale jest tak dobry w tym, że jest po prostu fenomenalny. Albo jest, jak... No, niektóre twierdzą, że gdyby nie Freak Fighty, to by nie miały z czego żyć, nie? No. Samotne matki i tym podobne. Marianna Schreiber. Jezu, nie, ona teraz podobno tam widziałam taką kurwa, tą, że... Kurwa, kto? No dobra, nie będę mówić. Nie będę jej robić reklamy, po co. To jeszcze jest jeden tekst, to Najman miał z kimś tam walczyć. Ja nawet nie wiem z kim, bo szczerze powiedziawszy nie znam tych nazwisk wszystkich tych karierowiczów, którzy dopiero co właśnie zaczęli tam się bawić w te wszystkie gale. Ale miał z kimś walczyć Najman i powiedział, że nie zrobi face to face z tym człowiekiem, jeżeli będzie ochrona dookoła. No, chodziło o to, żeby nie powstrzymali go, nie? W razie, żeby nie kozaczył. Najmana! Ale daj mi dokończyć. I ten koleś właśnie, ten co dzwoni, mówi, no w sumie powiem ci, że ja to doskonale rozumiem, że chciałeś to zrobić nie w obecności ochroniarzy, bo w momencie, w którym przykładasz twarz do cipy, to powinieneś być raczej odosobniony i nie robić tego. Nie, naprawdę, po prostu gość jest... Tak, absolutnie doskonałe teksty ma. Ja to pewnie teraz w ogóle popaliłem, bo on to robi 100 razy lepiej tam, ale no jest cudne ma, po prostu ma tak zajebiste te spostrzeżenia. Albo o, Tomasz Hajto, bo gdzieś tam w jakiejś też gali brał udział i że... No, Tomasz Hajto w zasadzie to, że zajął się hazardem, to powinien się bardzo cieszyć, bo dzięki temu uniknął tyków. Wiecie, o czym mówię, prawda? No. Ponieważ tak przepierdolił kasę na hazard, że 2 złotówką nie da się wciągać. Niektórych... Nie no, kurwa, geniusz. Po prostu powiem wam, że teksty, które on tam wali, to bardzo polecam. Tobie, kochanie, wyślę TikToka z taką kompilacją tych tekstów, okay. Bo jest po prostu fenomenalny. I odsuń trochę mikrofon od twarzy, będę ci bardzo wdzięczny, bo niektórym tutaj, wiesz, się twardo zrobi, jak usłyszą twój taki głęboki oddech. Ale trzymam go ciągle tak samo, no coś mi się psuje, no. Nie trzymaj go tak samo. Dobrze. Mikrofon. Tak. tak. Dobrze. Ja może w takim razie ostatnią ciekawostkę przeczytam na dzisiaj i ja od razu z góry przepraszam cię, Kulfonie, bo ta ciekawostka, naprawdę ją znalazłem przed tym, jak się dowiedziałem, co się wydarzyło u ciebie z Kotkiem na live'ie. I zepsułaś. I czemu? Powiedzieć, że przed tym, o czym opowiem też na odcinku do sporników. No dobrze, no ale no to opowiesz dokładniej, a ja przeczytam tą ciekawostkę, no więc CIA wydało 15 milionów dolarów na szkolenie kota, który miał szpiegować Rosjan. Krótko po wypuszczeniu na misję kot został przejechany przez taksówkę. Tak, i... słyszałem. Kurwa, po prostu... No nie wyszkolili go, żeby spierdzielał przed samochodami, no. Tak. Ja przepraszam, Kulfonie, nie? Ale po prostu jak... Słyszałem, no. Jak ja to przeczytałem, mówię, kurwa, no nie, no to koniecznie idzie na... Mistrzowie, nie? 15 baniek, to by mi dali to 15 baniek, ja bym go, kurwa, wyszkolił, żeby przynajmniej pod tą taksówkę nie wpadł, tam Rosjan by przy okazji szpiegował, no. No, tak. Ale ciekaw jestem, w jaki sposób miał szpiegować, co nauczyli go, kurwa, mówić, czy nie wiem, zamiast oka mu zamontowali kamerę, no nie potrafię zrozumieć, o co... Może wiecie jakiś alfabet Morsa, te sprawy? Tak, kot wystukujący alfabet tak, Morsa, w sensie, jakby rzuciłem alfabet Morsa, ale coś w tą stronę, nie, że... Co, 2 miauknięcia nie, 1 miauknięcie tak? No tak, kurwa, no przykład. Kochanie, no proszę cię. No wiesz, no skoro sam możesz wyszkolić w jakiś sposób, to... Podejrzewam, że po prostu jakieś podsłuchy, takie rzeczy i na kocie, i że kot miał w odpowiednie miejsca podchodzić, no ale... No to przypuszczam, że bardziej w tę stronę. Nie zmienia to faktu, że mimo tragizmu tej sytuacji, to dość zabawna sytuacja. Tak. Chociaż nie jestem za w ogóle jakąkolwiek śmiercią.
Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o pół żartem, pół serio. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa. Na razie, pa.